Dzisiaj jest specjalny dzień. Słomiki będą dzisiaj wpuszczone do oczka na ogrodzie. I tam będą mieszkały już lato i zima, lato i zima do końca. Zobaczymy, jakie tam porosną. Za chwilę je wyłowię i wpuszczamy je do oczka na moim ogrodzie. Zapraszam. Ok, wszystko jest przygotowane. Woda nalana. Zrobimy jeszcze jedno ujęcie. Jak będę łapał te sumiki, a będzie ciekawie. No dobrze, próbujemy, będziemy łapać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tymi siatkami będziemy łapać. Zobaczymy, ok. Dwory. Na razie złapiemy tą jedną. Dobra, może to. Ok. O, ta za mała siatka, ok. Ta za mała. Może ta. Uwaga. Łapiemy te dwa największe. Wpuszczam dwa sumiki do większego ogrodu. Czekaj, chodź. Najpierw pójdziesz ty. Tak, o tego bierzemy. Bierzemy tego, nie ma nic do gadania. Tak, pomalutku. Tak, pomalutku. To jest ten drugi od końca. Dobra, tak. Dobra, już go mamy. On już pływa tutaj, ok, dobra. A teraz pewno będzie inna technika. Czekaj. Zobaczymy. Łapiemy największego. Bo w tym M2 to on za bardzo nie może długo mieszkać, bo mu ciasno już. Ok. Moja rybka. Cip. No gdzie jesteś? Chodź tutaj. Nie. To za mała rzadka. Może w drugą stronę pójdziesz. Pójdziesz w drugą stronę. A i teraz jest problem. Dobra, czekaj. Teraz to musimy zrobić coś innego. Moment. Tak zrobimy. Uwaga. No, mamy go. Tak, mamy go. Na chwilę go pokażę. O tak, on już jest tutaj. Proszę bardzo. Piękna sztuka. 17 inczy ma ten największy. 17 inczy razy 2,5 cm. To będzie około 40 cm na nasze. Tylko trochę podrażnię go. Kolego, idziesz z M2, idziesz do M5. Okej, okay, patrz, cacy. Tak. Okej. Okay. I to były ostatnie ujęcia z mieszkania, z akwarium. Za chwilę będziecie na ogrodzie. No i co myślicie, że niosę kartofle? Sumiki białe, zobaczcie. W oczekiwaniu na nowe mieszkanie. A żaba patrzy. Okej. Okay. Troszeczkę dolejemy wody tutaj, tak. Żeby temperatura się wyrównała. Mam nadzieję. Chociaż tam, jak to mówią. Żeby się zniszczyła temperatura. Akwarium. Okej. Ciągnę sobie tutaj na dupie. To było pięknie, nie ludzie mnie widzi. Widzicie mnie? Jest ok. Dobra. Ryby parę minut złapią oddechu, żeby się woda zlikwidowała. W akwarium była tak mniej więcej 20 stopni. Celsjusza. Tutaj jest 16-17. To jest taka mała różnica, ale wiadomo. Zatrzymujemy wszystkie regulaminy, żeby ryby były zdrowe. Jeszcze tu je pogłaszczam. Słuchajcie, te ryby były kupione chyba, jak myślę, może w sierpniu. Sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień i teraz maj. No tak 8-9 miesięcy. W tamtym momencie, jak były kupione, to miały 2-3 incze, no tak może 5-6 centymetrów. Takie duże, patrzcie, zobaczcie, takie duże.
A teraz to największy ma 17 inci. Czyli mój cały łokieć i jeszcze palce wyciągnięte. To jest ten duży nasz sum. No i to o to chodzi. I teraz ciekawa sprawa. Te piękne sumyki kupiła mi moja sympatia. Komu tylko nie mówcie nic. W Bristolu. Na imię ma Henia. Henia ma na imię. Jest piękny. Jest moja sympatia. Musicie o tym wiedzieć. Nikomu o tym nic nie mówcie, ok? A teraz te ryby będę wpuszczał tu do oczka i zobaczymy, jak urosną za jakiś czas, ok? Oglądajcie, patrzcie, pomogę. Zobaczymy, jak one będą wypływać. Zobaczymy, czy będą wypływać, czy nie będą wypływać. Look at this. A? No. Jeszcze badają teren, czy chcą być, czy nie chcą być, ok? Look at this. Ok. No ruszcie się trochę, ruszcie się. Ej! Niestety. No. Duży wypłynął, zobaczcie, duży wypłynął. I mały wypłynął, widzicie? Czyli lubią większe mieszkanie, lubią, ok? No dobrze, jestem bardzo zadowolony. Za chwilę pokażę ich później. Kochani moi, to teraz by wypadało co zaśpiewać na tych rybę. Ok.
Dziękuję bardzo. Było bardzo miło. A wy, moje bociany, bądźcie grzeczne i nie poskakiwać mi tutaj, okej? Okay? Nie podfrywać, okej? Okay? Na razie.